Remondi znowu przekonuje mieszkańców Opola i nie tylko, prawda, że tam się nic złego nie będzie działo, prawda, to w ogóle nie wpłynie na życie okolicznych mieszkańców. Tak? Bo tu jest napisane, Remondi stwierdzi, że procedowane zmiany nie wpłyną negatywnie na mieszkańców. Nie ma zatem zagrożenia dla mieszkańców, szczególnie z dzielnic Groszowice i Grotowice, że będą dokuczały im nieprzyjemne zapachy, czy jak to się zwykło mówić, drogi w ich dzielnicach rozjadą tiry. No więc policzyliśmy. W naszej ocenie przywiezienie 90 tysięcy ton odpadów oznacza przyjazd co najmniej 20 tirów dziennie. Przyjazd. One jeszcze muszą wyjechać. Czyli to jest kurs 40 tirów. A dodam jeszcze, że mówiłem Państwu przed chwilą o pierwszej rzeczy, że mówimy o przetwarzaniu odpadów. Ale Remondi zwraca się również w tym o zbieranie odpadów. Tak? Zbieranie odpadów. To oznacza, że liczba odpadów, które w tamtym miejscu będą przetwarzane, może być jeszcze większa. Bo Remondis może tam przywieźć 200 tysięcy ton? Teoretycznie może, bo on ich tam nie przetwarza. Jak on się zwraca o zbieranie, to przyjadą z Warszawy odpady, przyjadą odpady z Gliwic i przyjadą odpady z Wrocławia. Różnego charakteru. I tam będą na tym w otwartej przestrzeni będą zbierane, przetwarzane, poddawane obróbce, tak żeby wywieźć je gdzieś dalej. Na przykład do cementowni. Czyli zagrożenie dla mieszkańców jest podwójne. Nie tylko związane z tym, że będzie przerabiał odpady przemysłowe, a mówimy tu o paliwie alternatywnym, więc są to odpady palne. Nie? Ale również takie, że oprócz tego Remondis w miejscu, gdzie nie ma absolutnie na to miejsca, tak, będzie zwoził odpady z całej Polski i tam je mieszał, łączył, tak, po to, żeby je zawieźć gdzie indziej. To wszystko jest dla mieszkańców szalenie uciążliwe. My jako miasto nie widzimy tam żadnej możliwości ani potrzeby magazynowania odpadów. To, co jest planowane, spowoduje, że ta sytuacja może się diametralnie zmienić w każdej chwili. Przerzucanie teraz jakby środka ciężkości na rozmowę na temat tworzenia systemu odbioru odpadów komunalnych w mieście w naszej ocenie jest niesłuszne, dlatego że te zmiany pozwolenia zintegrowanego spowodują, że nie będzie celu rozmowy, ani przedmiotu rozmowy. Jeżeli przestaniemy zarządzać tą, remont przestanie tą instalacją zarządzać jako instalacją przetwarzania odpadów komunalnych, no to jeżeli nie mamy instalacji odpadów komunalnych, no to nie mamy o czym rozmawiać o tworzeniu jakiegoś systemu gospodarki odpadami komunalnymi, tak? Bo wtedy będziemy musieli tworzyć nową instalację i wtedy będzie miało miasto i gminy ościenne problem w ogóle znalezienia miejsca na nową instalację, bo tutaj już nie będziemy mieli miejsca. Więc wydaje się, że najpierw, tak jak powiedział pan prezydent, remont musi wycofać się z tych zmian, o których mówimy, a wtedy będzie jakieś pole do dyskusji. Te zamierzenia będą miały wpływ również na działalność zakładu komunalnego, ponieważ aktualnie na teren składowiska odpadów trafiają odpady, które są przetwarzane na instalacji komunalnej przez Remondis i to są odpady, których nie da się już odzyskać, czyli po mechaniczno i biologicznej przeróbce. Natomiast jeżeli firma Remondis chce zbierać odpady z innych instalacji, też wstępnie po mechanicznej przeróbce, typu paliwo alternatywne, i magazynować je w boksach razem z tymi odpadami, które są po instalacji Remondisu przy Podmiejskiej, no to co się stanie na składowisku odpadów? Nie wiemy, ile odpadów trafi i skąd one będą pochodziły. Czy to są odpady po tej instalacji, czy zbierane z innych instalacji na terenie kraju. Ponieważ to są te same kody odpadów i one będą wymieszane. Więc jest zagrożenie, że wytrzymałość i czas eksploatacji składowiska ulegnie jeszcze skróceniu. Ponadto Remondis twierdzi, że procesy są w pełni schermetyzowane, no co nie jest zgodne z prawdą, dlatego że boksy nie są zadaszone, placu magazynowego też nawet nie pokazano, nie potrafiono pokazać. I również tunele kompostowni też często są otwierane, ponieważ to wynika i z procesów technologicznych, z konieczności przeładunku, wyładunku. Nie ma hermetycznych procesów i często są właśnie sytuacje, że są skargi na odór, jak również Remondis przesiewa odpady bio i to też jest, no, powoduje odorowość tych odpadów. Także nie znamy, jaki będzie skutek końcowy tych zamierzeń Remondisu. Były rozmowy przed sesją z marszałkiem, wskazywaliśmy na te zagrożenia i liczymy na zrozumienie.
Znaczy liczymy po prostu na rzetelną lekturę tekstów, bo jeszcze raz podkreślę, mamy tu do czynienia z manipulacją informacjami, świadomą ze strony Remondisu, wiedząc, że to, co chcą zmienić, wymaga pozwolenia środowiskowego. Wykorzystują sytuację związaną ze zmianą zintegrowanego pozwolenia, które nie jest, bo jest prowadzone bez mieszkańców, ma zupełnie inne procedury. Na przykład miastu nie pozwolą wziąć udziału na zasadzie strony, co miałoby miejsce w pozwoleniu środowiskowym, tak? Więc mając świadomość tego, że Remondis takiej manipulacji dokonuje, przekonywaliśmy pana marszałka do tego, że żeby czytał dokumenty i zauważył, jakie są konsekwencje, bo te konsekwencje nie dotyczą mnie osobiście w sensie takim, że ja coś nie będę mógł zakazać Remondisowi cokolwiek innego, tylko że miasto z aglomeracją może stracić w świetle tego pozwolenia składowisko odpadów komunalnych, a pozwolenie, które jest środowiskowe wydane na to miejsce, to jest pozwolenie dotyczące przetwarzania odpadów komunalnych na składowisko komunalne. My się godziliśmy na funkcjonowanie w tamtym miejscu składowiska, które ma charakter komunalny, a nie przemysłowy. Natomiast w wyniku tych zmian konsekwencja jest prosta. Remondis będzie mógł tam urządzić składowisko odpadów przemysłowych, będzie mógł zwozić, magazynować odpady przemysłowe w setkach tysięcy ton, co będzie niekontrolowane przez miasto. Widzimy, jakie zamierzenia ma Remondis. I zagrożenie, jakie z wydania tego pozwolenia zintegrowanego dla miasta, oceniamy jako bardzo wysokie. Zagrożenie takie, że miasto będzie pozbawione z miasto i cała aglomeracja składowiska odpadów. I dwa, że w tym miejscu będą przetwarzane odpady przemysłowe, zwożone z całej Polski, magazynowane na tym terenie w całej Polsce i potem rozwożone po innych instalacjach.